W dzisiejszym materiale zobaczycie m.in. najszybszego gola w tym sezonie oraz największą ilość bramek zdobytych przez gospodarzy w jednym spotkaniu. Zaczynamy! Jedlisk jak co tydzień liczył na odmianę swojego losu. Ekipa Drogowca do tej pory na swoim koncie ma 0 punktów. No i liczyła na przełamanie tej fatalnej pasy w domowym starciu z Wilgą Garwoli. Pierwsza groźna akcja wylądowała na koncie podopiecznych Karola Zawadki. Bardzo ładne uderzenie z dystansu. Nawet wydawało się, że piłka wylądowała w siatce, ale było to złudne wrażenie. Natomiast w siatce już wylądował strzał Emanuela Obiego. Nigeryjski napastnik Wilgi dopisał kolejne trafienie na swoim koncie, no i też premierową bramkę w tym spotkaniu. Odpowiedź gospodarzy, groźne wstrzelenie w pole karne, natomiast piłka dosyć wyraźnie przeleciała obok słupka. Wilga rozpędzona atakowała lewą flanką, Sebastian Papiernik wzdłuż bramki, no i właśnie ten kunszt, ta klasa Emanuela Obiego. Napastnik po prostu musi wiedzieć, w którym miejscu czasami stanąć, tak też zrobił Nigeryjczyk i podwyższył prowadzenie do 2-0, kompletując też dublet. Odpowiedź Jedlińska. Tak naprawdę większość akcji ciekawszych miała miejsce w pierwszej połowie, w drugiej połowie takie pojedyncze wypady, czy to jednych, czy to drugich. Tutaj kuriozalna sytuacja. Piłka powinna wylądować w siatce, tak się nie stało. Wilga wygrywa 2-0. KTS weszło, wreszcie złapał wiatr w żagle. Podopieczni Piotra Kobiereckiego przed startem spotkania 12 kolejki z Oskarem Przysucha notowali kapitalną serię 4 zwycięstw rzędu, no i robili też wszystko, żeby tą znakomitą pasę przedłużyć. Rozpoczęło się wszystko pięknie, bo już w 11 minucie rzut karny dla ekipy KTS-u, do którego podchodzi Maciej Machalski. Miał piłkę na rękach, wyczuł intencję bramkarz, natomiast to uderzenie Machalskiego miało w sobie tyle impetu, że przełamało ręce golkipera i mieliśmy 1-0 dla Warszawian. Odpowiedź Oskara, tutaj kiks, no i pozostawmy ten strzał bez komentarza, bo raczej nie ma o czym opowiadać. Kolejna akcja weszło. Bardzo ładnie krążyła piłka przed polem karnym Oskara Przysucha. Cezary Sałczek odegrał do kolegi zespołu. Piłka wylądowała w siatce, ale wcześniej pan arbiter zasygnalizował pozycję spaloną. Przenosimy się do drugiej połowy, 51 minuta. Machalski prosto na nogę Lewczuka. No i to piękne obserwować tak doświadczonego i utytułowanego gracza, któremu dalej zdobywanie bramek sprawia niesamowitą radość. Tak było tutaj w przypadku Igora Lewczuka. Końcówka spotkania, prowadzenie dwubramkowe weszło. Gospodarze wykreowali sobie jeszcze jedną groźną sytuację. Oczywiście Oskar zaangażowany był w akcję ofensywną, stąd też mała liczba zawodników w defensywie. Poszła kontra, dobra, prawą stroną w zagraniu wzdłuż bramki, nie trafia w piłkę Kikiewicz. Poprawka Koseckiego też pozostawiała wiele do życzenia. KTS z dwubramkowym zwycięstwem. Sytuacja Markowi Marki w ligowej tabeli z kolejki na kolejkę robi się coraz bardziej skomplikowana. Troszeczkę lepiej wygląda aktualna pozycja Józefowi Józefów. Obie te ekipy spotkały się w 12 kolejce na stadionie w Markach. Przenosimy się od razu do drugiej połowy, bo w pierwszej niezbyt wiele się działo. No i rozpoczynamy nasz skrót od bramki autorstwa Kacpra Grabowicza. 50 minuta, Markowia obejmuje prowadzenie. Józefowia po raz kolejny w tym sezonie była w sytuacji, gdzie musi odrabiać straty. Już niejednokrotnie pokazali, że potrafią to czynić. No i też tutaj rzucili się rywalom do gardeł. Najpierw groźny strzał, z którym poradził sobie goalkeeper. I potem kolejna akcja, kreowana lewą flanką. No i tutaj 82 minuta, zawodnik Józefowi faulowany w polu karnym. Blisko ustawiony arbiter pokazuje na 11 metr. No i rzut karny bardzo pewnie na bramkę zamienia Tobiasz Filochowski w 83 minucie, doprowadzając do wyrównania. Markowia starała się jeszcze przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść i zgarnąć komplet punktów. Dobre strzelenie wzdłuż bramki, ale tutaj poradzili sobie na spółkę goalkeeper z obrońcą i ten mecz kończy się remisem. W 12 turze spotkań Matur Karczew gościł na swoim stadionie warszawskiego Hutnika. Sytuacja obu drużyn zgoła odmienna. Karczewianie plasują się w środku ligowej tabeli. Duma Bielan od początku sezonu w cisłym czubie. Widzimy klasyczna firmóweczka, jeśli chodzi o zagrania Mazura Karczew. Dalekie wrzucenie z autu bezpośrednio pole karne, ale nic z tego nie wynikło. Natomiast tragicznie w skutkach zakończyło się to zagranie we własnym polu karnym, po którym stracił piłkę Dominik Cybulko. Bramkę dla ekipy Hutnika zdobył Patryk Koziara w 32 minucie. Odpowiedź Karczewa miała miejsce już w drugich 45 minutach. Strzał głową do samego końca kontrolował sytuację Jan Balawejder. A i tutaj była firmówka Mazura Karczew. No to czas na charakterystyczną akcję dla Hutnika Warszawa. Stały fragment gry, centra w pole karne, zgrywa głową Erwin Nowik, a piłkę w siatce umieszcza Mateusz Bojdziński. Jeszcze tutaj groźny strzał rzutu wolnego, drogi do siatki jednak nie znalazł i tutaj Hutnik zgarnia komplet punktów.
Piłkarze mszczonowianki Mszczonów, zwłaszcza w spotkaniach domowych, lubią fundować swoim sympatykom festiwale strzeleckie, no i nie inaczej było w starciu z Mazowią i z Mazowieckiej. Nie mrugajcie, drodzy Państwo, bo tutaj każda sekunda jest ważna. Widzimy trzecia, czwarta, piąta, szósta i w siódmej sekundzie piłka wpada do siatki Ezana Kasai, autorem najszybszego trafienia w tym sezonie czwartej Ligi Mazowieckiej. Podrażniona mszczonowianka rzuciła się na rywali. Oj, tutaj bardzo ładne uderzenie sprzed pola karnego. Piękny, plasowany strzał. I po 21 minutach mieliśmy już 1-1. Tutaj bardzo złe zachowanie pod własnym polem karnym. Golkiper fauluje zawodnika gospodarzy. Do piłki podchodzi Arkadiusz Drawsa, były zawodnik Raszyna. Bardzo pewnie egzekwuje jedenastkę. No i Mszczonów przegrywał, a pod koniec pierwszej połowy już prowadził. Co ciekawe, jeszcze tuż przed przerwą udało się podwyższyć prowadzenie 3-1. Kapitalne zachowanie Patryka Kubickiego, którego dobrym podaniem obsłużył Piotr Świkowski. Przenosimy się do drugiej części spotkania. Kolejna zła sytuacja, złe zachowanie pod bramką Mazowi, za co czerwony kartonik obejrzał Dominik Sadzawicki za to przewinienie przed polem karnym. No i też zemściło się to już dosłownie chwileczkę później, bo w 51 minucie na 4-1 podwyższył ponownie Kubicki. Mszczonowianka się nie zatrzymywała. Będziemy mieli kolejny rzut karny dla gospodarzy. Ponownie do piłki podchodzi Arkadiusz Drapsa i efekt ten sam jak w pierwszych 45 minutach. Bardzo pewny strzał. 5-1 prowadziła Mszczonowianka. W ostatnich minutach spotkania, w tej ostatniej części meczu, widocznie spuścili z tonu gospodarze, którzy już mieli pewne prowadzenie i też więcej pola do popisu miała Mazowia. Skorzystał z tego Wojciech Trochim w minucie 72, ale szybciutko też te zapędy zostały stonowane, bo w 84 minucie bramkę zdobywał Łukasz Racis. Mazowie było stać jeszcze na jedno trafienie autorstwa Michała Bondary, ale tutaj okazałe zwycięstwo mszczonowianki Mszczonów. Nastroje w Piasecznie możemy określić mianem stonowanych. Co prawda ekipa MKS-u zajmuje miejsce w środku ligowej stawki, natomiast po poprzednim bardzo obiecującym sezonie sympatycy MKS-u liczyli na zdecydowanie lepszą postawę swojego zespołu. No tutaj pierwsza tak naprawdę groźna akcja wykreowana w tym spotkaniu miała miejsce pod koniec pierwszej połowy. 40 minuta, Patryk Zych otwiera wynik tego meczu. Jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej połowy miał okazję zespół z Raszyna. Główkował Marcin Bykowski, ale jego strzał przyleciał obok słupka. Kolejny stały fragment gry. Piłkę w pole karne bił Przemysław Ilczuk, ale poradzili sobie w tej sytuacji gospodarze. Odpowiedź MKS-u Piaseczną, minuta 66. No i trzeba powiedzieć, że sporo pecha miał wychodzący z bramki Ilja Matalycha. Dobrze interweniował, ale piłka odbiła się od nóg Kamila Ziemnickiego i wleciała do bramki. Wynik na 3-0 podwyższył w 80 minucie Adrian Dobies i jak się okazało, było to ostatnie trafienie w tym meczu. Artur Rawa Show, to sformułowanie najlepiej opisuje wydarzenia boiskowe w spotkaniu Ursusa Warszawa z Sokołem Serock. Czemu użyłem takiego sformułowania? Za chwileczkę się Państwo przekonacie. To, co wydarzyło się w tym meczu, chyba przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Bramek było multum, a to pierwsza z nich, minuta 28. Jakub Papliński po centrze z rzutu wolnego. No i gospodarze prowadzili 1-0. Kilka minut później nastąpiło podwyższenie wyniku na 2-0. Bramkę w 34 minucie zdobył Łukasz Brzozowski. Dwubramkowe prowadzenie, ale Ursus się nie zatrzymywał. Ursus chciał więcej, no i ta sztuka im się w znacznym stopniu udała w tym meczu, mówiąc tak bardzo minimalistycznie. 38 minuta, pierwsza bramka Artura Rawy. Jeśli zastanawiacie się Państwo, skąd ten gest przeprosin, no to Rawa przybył oczywiście do ekipy Ursusa z Markowi Marki, ale przed występami w Markach reprezentował barwy Sokoła Serock. Dosłownie wznowienie od środka, przejęcie piłki, minuta 39, Gabriel Mierzwiński na 4-0. Okazałe prowadzenie gospodarzy, no ale to nie koniec strzelania, bo w minucie 43 po raz drugi na listę strzelców wpisuje się Artur Rawa, a to nie koniec jego strzelania w pierwszej połowie. Rawa co prawda na raty najpierw chciał odgrywać, ale potem ekwilibrystycznym strzałem pokonuje golkipera Sokoła Serock. No i na przerwę schodziliśmy przy wyniku 6-0 dla Ursusa. Po przerwie nastąpił jeden z dwóch momentów miłych dla ekipy Sokoła Serock, jeśli można to tak nazwać. 55 minuta i naprawdę bardzo ładnej urody bramka Jakuba Stalmacha. Natomiast w drugiej połowie
po raz czwarty już w tym spotkaniu przypomniał o sobie Artur Rawa. Minuta 62, 7-1, wynik niczym mecz kiedyś Niemców z Brazylijczykami na Mundialu. No, natomiast Ursus postarał się jeszcze pobić ten rezultat, ponieważ w 67 minucie Gabriel Mierzwiński po raz drugi w tym spotkaniu wpisuje się na listę strzelców. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później kolejna sytuacja dla gospodarzy, którą na bramkę zamienia Mateusz Wysocki. Jeszcze nie minęło 70 minut, a było już 9-1. Niesamowita forma strzelecka Ursusa. Gości stać było na jeszcze jedno trafienie autorstwa Macieja Grabickiego, no ale ten mecz kończy się efektownym zwycięstwem aż 9-2 warszawskich traktorków. Hit 12 kolejki obejrzeliśmy w Płocku. To spotkanie zasługiwało na takie miano, ponieważ wicelider, czyli Wisła 2 Płock, mierzyła się z aktualnym liderem rozgrywek, zespołem KSC Katrosz. Znakomite otwarcie nawciarzy, 20 minuta, Adrian Szczutowski, mieliśmy 1-0. Kolejna akcja Płocczan miała miejsce 120 sekund później. Tym razem odegranie do Jakuba Witka, a ten pięknym strzałem pokonuje Michała Sobieskiego i błyskawicznie nawciarze podwyższyli prowadzenie. Druga połowa tego meczu. Tutaj fatalny błąd Bartosza Gąski. Źle obliczył kozioł, źle obliczył tor lotu piłki. Skorzystał z tego Bartosz Zynek. W 69 minucie zawodnik Wisły podwyższył prowadzenie na 3-0. Płocczanie się nie zatrzymywali. No i praktycznie wykorzystali każdą nadarzającą się sytuację. 82 minuta, Bartosz Zynek na 4-0. Wisła była konsekwentna, Wisła była wyrachowana. Wisła niczym wytrawny pięściarz punktowała rywali i po raz piąty zrobił to w tym meczu Bartosz Zynek, ustalając wynik tego spotkania na 5-0 dla rezerw Wisły Płock. Ząbkowia po porażce w prestiżowym starciu z KSC Katroszyn chciała jak najszybciej powrócić na zwycięskie tory. Na drodze ekipy Ząbek stanęła Błonianka Błonie. Wedle oczekiwań inicjatywę w pierwszych minutach tego meczu przejęli gospodarze. Dobre zagranie w pole karne, mocne wstrzelenie piłki mniej więcej na 5 metr. No i bramkę w 11 minucie zdobywa Jan Bąk. Tak naprawdę w tym meczu zaważyło 10 minut, no bo już 5 minut później sytuacja dla ekipy Błonianki Błonie. Fatalne wybicie, tutaj jeszcze obyło się bez konsekwencji. Ale mamy rzut rożny, zamieszanie w obrębie szesnastki Ząbkowi. Cały czas trwa napór Błonianki. Dobra centra na dalszy słupek. Zgranie i piłkę głową w siatce umieszcza Dariusz Zjawiński. W minucie 16 mieliśmy 1-1. Kilkadziesiąt sekund później akcja i odpowiedź gospodarzy. Kończy się to wszystko rzutem karnym, do którego podchodzi Mateusz Augustyniak. Bardzo pewny strzał czołowego strzelca ligi. Ząbkowia powróciła na prowadzenie. Tutaj bardzo ładna akcja Błonianki, przebojowa sytuacja wykreowana z prawej strony boiska. Piłka ląduje w siatce. Mieliśmy wyrównanie, no ale ta radość, te zapędy zostały bardzo szybko ostudzone, bo pan arbiter zasygnalizował pozycję spaloną. Jeszcze Ząbkowia miała jedną sytuację, ale zakończyło się wszystko zwycięstwem 2-1 gospodarzy. Tradycją naszego magazynu jest króciutkie podsumowanie wyników 12 kolejki. Zrobimy to również i w dniu dzisiejszym. No, wszyscy sympatycy futbolu mogą być chyba ukontentowani tym, co zobaczyli w 12 turze spotkań. Festiwale strzeleckie w spotkaniu Ursusa Warszawa z Sokołem Serock. 9 bramek w meczu Mszczonowianki z Mazowem Mistrz Mazowiecki. No i w hicie tej 12 tury spotkań Wisła demoluje KSC Katroszyn 5-0. Zerknijmy sobie na ligową tabelę. Tutaj jedna, ale niezwykle ważna zmiana. Na samym szczycie Wisła Płock wyprzedziła KSC Katroszyn, ma teraz 2 punkty przewagi, no ale zobaczcie Państwo, jak wiele dzieje się właśnie w czubie tabeli. Pomiędzy pierwszą a szóstą drużyną mamy tak naprawdę tylko 5 punktów różnicy, no i to zwiastuje nam ogromne emocje w dalszej części sezonu. Było podsumowanie 12 kolejki, to zobaczmy, co czeka nas w następnej turze spotkań. Kolejka 13, która odbędzie się w najbliższy weekend. Nie wiem jak Państwo, ale ja już nie mogę doczekać się starcia Hutnika Warszawa z Mszczonowianką Mszczonów. KSC Katroszyn postara się zmazać plamę po dotkliwej porażce z rąk Wisły 2 Płock w domowym starciu z Markowią Marki. Jeśli chodzi o Płocczan, no to oni w jedynym niedzielnym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z Błonianką Błoń. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję. Do usłyszenia za tydzień.